13 sierpnia, godzina 1:54. Barbara zapaliła papierosa. Na razie przelotnie przejrzała książki z mitologiami, lecz tam nie znalazła nic o żadnym Weyronie. Temat o nim rozpoczął się w książce demonologicznej. Kartkując strony z rzucającą się w oczy literą W, zatrzymała się na szukanej przez nią nazwie. O samym demonie nie było napisane zbyt wiele, ale niektóre informacje okazały się naprawdę przydatne. Przyciągnęła bliżej siebie cztery białe kartki leżące na biurku, aby spisywać tam wszystkie informacje dla Natalie, Matta, Caroline i Jacoba. Chwyciła książkę i z uwagą zaczęła czytać o Weyronie. Większość informacji była o jego pochodzeniu i legendach z nim związanych, lecz niektóre zdania przykuły większą uwagę kobiety. Weyron zazwyczaj nawiedza mniejsze osady, gdzie może szybciej zapanować nad mieszkańcami. Przyzywany jest przez specjalny rytuał dobrze zorganizowanej sekty wyznającej go od przynajmniej 20 lat. Weyron jest przyczyną dziwnych zjawisk zachodzących w danej społeczności. Począwszy od zjawisk paranormalnych, po wywoływanie halucynacji i doprowadzanie mieszkańców do śmierci. Aby demon utrzymał pieczęć na wiosce, musi żywić się ludzkimi ciałami, a co roku w dniu zielonej mgły powinna zostać złożona mu ofiara. Inaczej wioskę zaatakuje seria nieszczęść. Barbara dostała gęsiej skórki. Gdyby nie miała pojęcia o tej wiosce i ktoś wetknął jej to pod nos, pomyślałaby, że to stek bzdur albo bajeczka dla dzieci. Teraz jednak wierzyła w każde słowo i z zainteresowaniem czytała podane wiadomości. Weyron potrzebuje tak zwanego nosiciela. Jest to osoba, która nosi w sobie jego znamie. Zazwyczaj nosicielem zostaje pierwsza złożona przez przywódcę sekty ofiara. Gdy nosiciel umiera, przywódca sekty wybiera innego. Coraz więcej rzeczy zaczynało się wyjaśniać. Kobieta z łatwością mogła wytłumaczyć zachowanie Leonarda, tego starca, który zaatakował Caroline tamtej nocy. Według tej książki Weyron wpływał na dziwne zachowanie ludzi. W takim razie nie było innego wyjaśnienia. Jedna z zagadek rozwiązana, pomyślała Barbara. Teraz najważniejsza była kwestia zielonej mgły. Sołtysa, tajemniczego mężczyzny i tych całych kruków. Barbara wytrzeszczyła oczy. Kruki. Czyżby kruki to nazwa tutejszej sekty? To bardzo logiczne i prawdopodobne. Tylko kto w takim razie był przywódcą sekty, a kto nosicielem? Na pewno sołtys albo tajemniczy mężczyzna. Barbrze trudno było teraz wytypować dokładnie, który z nich jest za to wszystko odpowiedzialny, ale gdzieś z tyłu głowy stawiała na Jada. Przecież zabił on Evelyn. Stoi zapewne również za morderstwem Luizy. Czekaj. Weyron żywi się ludzkimi ciałami? Nosiciel nie mógłby sam mordować, a także sam wytypować ofiary. Za to wszystko odpowiedzialny był przywódca sekty. W takim razie Jad musiałby nim być, a mężczyzna nosicielem. Tylko jaka relacja łączyła tę dwójkę? Barbara zanurzyła się w książce. Aby pieczęć została całkowicie ustabilizowana, najlepiej byłoby stworzyć prowizoryczny symbol jego przywołania. Im większy by był, tym większa byłaby siła działania Weyrona. Najczęściej przywołuje się go poprzez najzwyklejszy w świecie pentagram. Znak przyzwania, tak? Ekscytacja coraz bardziej w niej narastała. Teraz miała odpowiedź na te wszystkie dziwne legendy i zabobony. Wszystko było sprawką silnego oddziaływania demona. Tylko gdzie jest symbol przywołania? Tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Skoro Weyron przynajmniej od 20 lat grasował we wiosce, musiało coś na niego silnie oddziaływać.
Skoro potrafi wpływać na działania i decyzje ludzi, symbol musiał być naprawdę duży. Barbara przysunęła mapę bliżej siebie, rzucając na nią spokojne spojrzenie. Zmarszczyła brwi, zarazem przymrużając oczy. Ołówkiem jeździła po wszystkich domach i drzewach, aż w końcu natknęła się na pomniki. Zaczęła kreślić linie w miejscach, gdzie pomniki były postawione. Ku jej zdziwieniu, po połączeniu kresek na mapie pojawił się ogromny pentagram. Kobieta z niedowierzaniem spojrzała na mapę. Pokręciła głową. Już znała odpowiedź, dlaczego siła oddziaływania była tak ogromna. Składana Weyronowi ofiara powinna być mieszkańcem wioski od przynajmniej 5 lat. Legenda głosi, że dusza złożonej w ofierze osoby zostaje zabrana do niebios przez odważne poświęcenie. Na tym tekst o demonie się kończył. Oczywiście Barbara pominęła informację o jego pochodzeniu, opisie czy innych bzdetach. Interesowały ją tylko niektóre akapity. Chwyciła za ołówek i zapisała teksty na kartce, którą zgięła w pół. Następnie jeszcze raz i znowu. Do momentu, aż kartka stała się małym, białym kwadracikiem. Z mapą zresztą było podobnie. Również zgięła i dołączyła do kartki. Następnie sięgnęła po te z informacjami dotyczącymi samej wioski. Tam roiło się od jeszcze większej ilości informacji. Od daty założenia po legendy. Uwagę Barbry zwrócił jednak pewien fragment. W Wieszczy jako jednej z nielicznych wiosek występuje tak zwane zjawisko zielonej mgły. Tego dnia wioskę pokrywa mgła o mdłym, a zarazem mętnym odcieniu zieleni. Według demonologów to właśnie tego dnia składana jest w zależności od demona ofiara. Zazwyczaj zostaje spalona na stosie. Niektóre legendy mówią, że tego dnia siła oddziaływania demona jest 4-krotnie większa. Wielu mieszkańców popada w obłęd. W roku 1845, 1876, 1890, 1917, 1949, 83, 2000, 35 i 2102. Dokładnie wtedy zielona mgła wypada 5 dni wcześniej. Dokładnie 20 sierpnia, ze względu na rzadkie zjawisko krwawego księżyca. Zdaniem świadków, bądź mieszkających tam przez krótki okres podróżnych, w wiosce znajduje się główny ośrodek sekty Kruków. Do kruczej sekty należy 4 mieszkańców. Często widywano ich na polach w czarnych szatach i kruczych maskach. W nocy, podczas zielonej mgły, wyposażeni są również w dodatkowe przedmioty. Ta noc nazywa się Nocą Kruków. Według świadków niektórzy mieszkańcy wioski nie zdają sobie sprawy, że takie rytuały mają tam miejsce. Do kruczej sekty należy zazwyczaj główny dowódca, nosiciel demona i 2 kobiety, z czego jedna z nich powinna zostać złożona w ofierze. Tego nie napisali w książce, gdzie były informacje o Weyronie. Jedynym warunkiem miał być mieszkaniec wioski, który mieszkał tam od przynajmniej 5 lat. Jednak idąc informacjami z książki o Wieszczy, Miriam, babcia Eweliny Mary, musiała być członkinią sekty. Sołtys w takim razie był przywódcą, a nosicielem ten dziwny mężczyzna. Kim była 4. osoba? Barbrze zrobiło się naprawdę duszno. Otworzyła okno i zapaliła papierosa. Rzuciła spojrzenie na klatkę, gdzie leżał zagryziony przez psy Hans. Po chwili zamknęła okno. Wtedy uświadomiła sobie coś jeszcze. Z opowieści Mata przy ciele Cecilii widniał napis Kruki. Wynika z tego również, że na ulicy znaleziono głowę Luizy. Może przy jej ciele również widniał taki napis, ale nikt go nie dostrzegł. Nie, przecież już dawno nie żyła. Nie mogła go namalować. Barbara przypomniała sobie, że młodzież wspomniała również, że babcia Helen wraz z Luizą w nocy, kiedy kobieta zmarła, rozmawiały o zielonej mgle. Czyżby one również należały do sekty? Ale teraz wychodziłaby 5. Bez Luizy tylko 4.
ale dlaczego mieliby zabić członka ich własnej sekty? Kobieta zapisała wszystkie informacje, dopisując od siebie. 16 sierpnia 15. Spotkajmy się za polem kukurydzy. Zabierzcie ze sobą mieszkańców wioski, którzy według podanych przeze mnie informacji nie należą do sekty. Barbara musiała wszystkich ostrzec. Niektórzy na pewno musieliby sobie zdawać z tego sprawę, co się tutaj dzieje. Chociaż skoro Veyron na nich oddziaływał, mógł również co rok zatuszować tę sytuację. Kobieta ponownie otworzyła książkę demonologiczną. Jak mogła zapomnieć o czymś tak ważnym? Musiała sprawdzić, jak pozbyć się demona. Aby Veyron zniknął, trzeba zniszczyć symbol jego przywołania, a także zabić nosiciela. Uwaga, ważne! Nie można zabijać nosiciela w pierwszej kolejności. Przywódca sekty może w każdej chwili znaleźć nowego, a wtedy mogą wystąpić pewne komplikacje. To również Barbara zapisała. Wstała z krzesła, odsuwając je od stołu. Zarzuciła na siebie czarny płaszcz, a następnie wyszła z domu. Szybkim krokiem szła w stronę miejsca do przekazywania informacji. Dochodziła już czwarta nad ranem, a Barbara poczuła, że pada na twarz. Gdy dotarła na miejsce, schowała wszystkie informacje między skały i odeszła. Miała nadzieję, że nikt jej nie widział. Gdy dotarła z powrotem pod dom Hansa, nie spojrzała na klatkę, tylko skierowała się wprost w stronę drzwi. Nagle coś przykuło jej uwagę. Nie słyszała żadnego chrupania, skomlenia ani mlaskania psów. Odwróciła wzrok w tamtą stronę, zauważając, że klatka jest szeroko otwarta. Zamarła. Szybkim ruchem wyciągnęła z kieszeni duży pęk kluczy i wcisnęła jeden z nich do zamka. Klucz przekręcił się z charakterystycznym szczękiem. Kobieta wpadła do środka i zamknęła dom na kilka spustów. Udała się pośpiesznie na górę, gdzie zatrzasnęła się w pokoju. Zapaliła jeszcze jednego papierosa. Rozejrzała się po wnętrzu. Kobieta przysiadła przy biurku i odmówiła paciorek. Nagle poczuła uścisk na ramieniu. Z przerażenia krzyknęła. Odwróciła głowę. Dwie męskie dłonie zacisnęły się na jej szyi i wysoko uniosły. Przed jej oczami stał Jad. Kciukami ściskał jej krtań. Barbara szamotała się z całej siły. Sołtys przycisnął ją mocniej. Ostatkiem sił próbowała się bronić, lecz mężczyzna był silniejszy. Barbara czuła, że to już koniec. Za dużo wiedziałaś i zabiłaś mojego przyjaciela. Ja miałem to zrobić. Po tych słowach jednym mocnym uściskiem zmiażdżył jej krtań. Jed zszedł na dół, gdzie otworzył drzwi frontowe. Tam wybuchł przeraźliwym śmiechem. Śmiał się z głupoty Barbry. Śmiał się z tego, że nie zauważyła zbitej szyby w salonie. Gdyby ją zauważyła, prawdopodobnie wycofałaby się z domu. Ale tego nie zrobiła. Zginęła, bełkocząc ostatnie słowo. Kruki. Sierpnia, godzina 14:55. Wiele się zmieniło, odkąd Barbara zostawiła im te informacje. Matt wciąż nie mógł się pozbierać po śmierci Evelyn. Ku ich zdziwieniu, kiedy powiedzieli o wszystkim dziadkowi Andrew, owego stracha na wróble już nie było. Oczywiście poinformowali o wszystkim Miriam, a ta wpadła w ogromną rozpacz. Niestety nie wiedzieli, czy w jakiś sposób przekazała te informacje rodzicom dziewczyn. Matt jednak twierdził, że Miriam zrobiła to wszystko na pokaz. Sądząc po informacjach pozostawionych przez Barbrę i ich teoriach, Miriam miała być ofiarą i od początku należała do kruczej sekty.
Największy problem był z babcią Helen, która również według zapisków Barbry brała udział w tym całym przedsięwzięciu. Niestety, sama Barbara również od kilku dni nie dawała znaków życia, co było jednym z powodów zmartwień. Lecz najbardziej martwiono się o Caroline. Nie było z nią kontaktu, odkąd powiedziała, że pójdzie poszukać wyjścia. Niestety, na tym ślad się urywa. Natalie niejednokrotnie chciała zejść do studni, lecz Matt i Jacob jej tego stanowczo zakazywali. To smutne, że z ich dużej ekipy pozostały tylko trzy osoby. Najpierw odeszła biedna Evelyn, potem Mary, Caroline, a teraz Barbara. Natalie siedziała na pieńku i wycierała oczy chusteczką. Ta cała akcja była ostro popieprzona. Aby w to wszystko uwierzyć, całą ekipą przeczytali kartki niejednokrotnie. Musieli też zniszczyć pomniki, tak jak nakazała kobieta. Teraz jednak czekali na wszystkich zgromadzonych. Dzień wcześniej chodzili po domach osób, które według Barbry nie należały do sekty. Odmówili im tylko rodzice Sylwii, którzy oznajmili, że następnego dnia się wyprowadzają, więc tak czy siak nie mogliby uczestniczyć w tym spotkaniu. Informacje, które przekazała im Barbara, Matt zamierzał przekazać wszystkim zgromadzonym. Miał tylko nadzieję, że Judd, Helen, Miriam albo ten dziwny mężczyzna się nie zorientują. Wtedy byłoby po nich. Oczywiście początkowo nikt, do kogo pukali, nie chciał się spotkać. Matt wciskał im kit o wspólnym grillu. Teraz, razem z Jacobem i Natalie, ze spochmurniałymi humorami, siedzieli na pieńkach przy palącym się ognisku i oczekiwali przyjścia reszty mieszkańców. Na początku, równo o 15:00, zjawiła się pani Sofia, która kilka dni temu wyjechała do swoich dzieci do miasta. Wróciła dwa dni temu, tak więc bez żadnego problemu zjawiła się na wspólnym grillu. Potem pojawiła się Karen i jej dzieci. Następnie Joe, tata Lary, a na końcu Henry i jego małomówny syn Lucas. Istniało ryzyko, że nikt im w to nie uwierzy, ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Na wstępie zaczęli czytać to, co spisała Barbara. Następnie wypytywać, czy ostatnimi czasy w ich życiu działo się coś dziwnego. Sofia i Karen podzieliły się całą swoją historią od A do Z. Karen oznajmiła, że tamtego dnia Luisa powiedziała, że zabił ją własny syn, spoglądając na tajemniczego, wcześniej nieznanego mieszkańcom mężczyznę. Oczywiście początkowo wywołało to sporo chaosu. Od kiedy Judd miał dzieci? Jakim cudem nikt się nie zorientował? Tego nie wiedzieli i prawdopodobnie nigdy się nie dowiedzą. Tak czy siak, ów mężczyzna był synem sołtysa, co było jednoznaczną odpowiedzią na zadane pytanie Barbry dotyczące relacji ich wiążącej. Po tym jak Karen wyżaliła swe smutki, Joe również opowiedział swoją straszną historię. Kiedy Natalie dowiedziała się, że Lara już od dłuższego czasu nie żyła, strasznie ją zamurowało. Joe opowiadał, jak widział tajemniczą postać kobiety, która trzasnęła nim o pianino, a potem jak odkrył zwłoki swojej matki Gladys, córki i jej przyjaciółki. W końcu dorośli zaczynali wierzyć młodzieży, że coś jest na rzeczy. Kiedy pokazano im mapę, nie uwierzyli. Tak naprawdę wtedy nastąpił pewien przełom. Matt, Jacob i Natalie, pomimo licznych strat w ich gronie, nadal byli silni, a także byli gotowi na to, aby raz na zawsze zniszczyć całą tę sektę. Chcieli się z nimi rozprawić raz a dobrze. Zresztą nie tylko oni. Namówili wszystkich, a oni im uwierzyli. I to było najważniejsze. Natalie przeliczyła osoby i zamarła. Brakowało im jednej. Niedługo jej zajęło, aby zorientować się, że chodzi o dziadka Andrew. Nie przyszedł na spotkanie. Czyżby stała mu się krzywda? Gwałtownie pokręciła przecząco głową, wmawiając sobie, że to nie może być prawda. Nie może. Nie może.
Notorycznie powtarzała to sobie w głowie. Wszystko w porządku? Zapytała nagle Sofia, spoglądając na Natalie. Nie ma jednej osoby. No, Barbara. Nie, nie Barbara. Nie ma dziadka Andrew. Wszyscy się po sobie obejrzeli. Rzeczywiście go nie było. Zawsze starał się nie odmawiać takich zaproszeń. Sam nawet obiecywał Mattowi, że przyjdzie. A jednak go nie było. Nie szukajmy go. Co jeśli zapomniał? Wtedy pójdziemy po niego do domu i babcia Helen może coś podejrzewać. Powiedział Jacob. Chłopak ma rację. Lepiej się nie narażać. No dobrze, wszystko rozumiem, ale dlaczego wciskali ciała do studni? Odezwała się nagle Karen. Tego Barbara nie opisała. A gdzie ona jest? Od kilku dni nie mamy z nią kontaktu. Może coś jej się stało, jak Patty, albo za dużo wiedziała. Tak czy siak, w dniu zielonej mgły musimy być bardzo ostrożni. Oczywiście też nie zamierzam zrobić krzywdy naszej babci. Moim zdaniem powinniśmy zająć się pomnikami i nosicielem, a sołtysem zajmie się już policja. Dobry pomysł. Jak zamierzamy działać? Musimy zniszczyć pomniki. Jeśli mamy już to robić zwykłymi młotkami czy kilofami, których zresztą chyba na wsi nie ma, byśmy upali je kilka dni. Mogę spróbować je staranować. Westchnął Henry. Świetnie. A co do nosiciela, jeśli w dniu zielonej mgły będzie na polu z resztą sekty, bez zastanowienia do niego strzelę. 20 sierpnia 1645. Matt głośno westchnął i wyjrzał za okno. Ku jego zdziwieniu dzień przebiegał jak co dzień. Miała być zielona mgła, a świeciło słońce. Babcia Helen również zachowywała się normalnie, a dziadek Andrew spał. Nie przyszedł wcześniej na spotkanie. Zapomniał, za co dostał ostry opieprz od Natalie. Babcia wcale nie zdawała się przejmować zniknięciem Caroline. W ogóle o niej nie wspominała. A kiedy Natalie poruszyła ten temat, Helen odparła, że niedługo wróci. To niezłe niedługo, pomyślała dziewczyna. W międzyczasie Henry zaczął realizować część planu. Wsiadł do swojego Citroena i włożył klucze do stacyjki. Samochód dziko zaryczał niczym lew. Henry wyjechał na drogę. Kiedy na horyzoncie pojawił się pierwszy pomnik, z impetem wcisnął gaz do dechy. To nie było mądre posunięcie. Samochód wbił się w pomnik, rozbijając przy tym maskę i wybijając szybę. Przez moment pożałował tego, co zrobił. Mógł stracić życie, ale dzięki Bogu pomnik wysadził się na kilkadziesiąt skał. Nie pozostało po nim dosłownie nic. Tymczasem Karen wraz z Sofią siedziały na ganku, upijając łyki gorącej herbaty. Wtórujące w powietrzu chmury zaczęły powoli przyćmiewać słońce. Luisa chciała mnie ostrzec, rzekła Karen. Nie rozumiem jednak, dlaczego piłka, którą znalazłam jakiś czas temu, była poplamiona krwią. Joe też podobno widział jakąś zjawę, która go skrzywdziła. Myślisz, że Luisa byłaby do tego zdolna, skoro chciała mnie ostrzec? Sofia cicho mruknęła. Rzeczywiście nasuwa się jeszcze sporo pytań, które w kwestiach paranormalnych naprawdę ciężko wytłumaczyć. Można było tworzyć dużo teorii, że tak naprawdę były dwie zjawy, że obie były zamordowane przez swoją rodzinę. Ale Karen nie mogła natknąć się na nic, co miałoby sens. Najchętniej wyjechałaby z tej wsi tam, gdzie pieprz rośnie, ale ze względu na opracowany już plan działania nie chciała zostawiać wszystkich wokół samych. Najbardziej jednak martwiła się o swoje pociechy. Karen miała cichą nadzieję, że będą spać spokojnie i nie sprawią żadnych problemów. Tymczasem Henry ściskał kurczowo mapę i skreślał kolejne zniszczone obiekty. Pozostały mu już tylko trzy. Samochód był w coraz to bardziej opłakanym stanie. Mężczyzna zanurzył głowę w mapie, aby dokładniej przyjrzeć się miejscu, w które miał zmierzać. Uniósł głowę i zamarł. Jego samochód okalała mętna zieleń. Zielona mgła już się zaczynała. Odrzucił mapę i ruszył przed siebie. Droga przez las była absolutnie w opłakanym stanie.
Musiał uważać, a przecież miał coraz mniej czasu. 20 sierpnia 1940. Natalia energicznie krążyła po pokoju. Powolnie łapała powietrze. Nie pamiętała, kiedy ostatnio się tak stresowała. Przysiadła na fotelu i zaczęła myśleć. Co jeśli Caroline naprawdę stała się krzywda? Miriam nie zaprzeczała? Dobiegł ją nagle odległy głos babci. Natalia podniosła się z fotela i schowała za ścianą. Babcia siedziała przy oknie, przytykając telefon do ucha. To ja już się zbieram. Przygotuj ogień. Natalia zamarła. Czyżby mieli zaraz zaczynać rytuał? Wychyliła się, aby ostrożnie spojrzeć na babcię Helen. Staruszka stała tuż przy ścianie, wlepiając wzrok w dziewczynę. Natalia pisnęła, upadając na ziemię. Ładnie to tak podsłuchiwać? Gdzie jest Matt i Jacob? Poszli do Lukasa. Babcia skinęła głową. Następnie chwyciła Natalia za włosy i przeciągnęła przez salon. Dziewczyna zawyła. Zaczęła się szamotać, próbując wyrwać spod ucisku. Puść mnie! Za dużo wiesz! Warknęła Helen, otwierając drzwi od piwnicy. Natalia nie wiedziała, co się dzieje. Uścisk babci nabierał na sile, gdy nagle straciła grawitację i upadła na ziemię, staczając się z kilkudziesięciu schodków. Babcia trzasnęła drzwiami. Wcisnęła kluczyk do zamka i z nieprzyjemnym zgrzytem przekręciła go. Wypuść mnie! Podparła się obdartymi ramionami o podłogę i omiotła wszystko wzrokiem. Gwałtownie zawiesiła spojrzenie na czymś, co zaparło jej dech w piersiach. Koło spróchniałych beczek, z których ścianek wystawały gwoździe, leżało ciało Caroline, ubrudzone tumanami kurzu. Natalia poczuła zimny pot spływający po jej czole. Caroline nie żyła. Tak ciężko w to uwierzyć. Jednak jest to prawdą. Rozejrzała się i zamarła. Gdzie się znajdowała? Czyżby to była słynna piwnica babci Helen? A skoro leżała tu Caroline, od samego początku musiała wiedzieć, że nie żyje. Natalia opadła na ziemię. Straciła swoją babcię i siostrę. Straciła nowo poznane przyjaciółki. Straciła ważne dla niej osoby. Niezdarnie podniosła się na nogi. Jeszcze raz omiotła otoczenie. W rogu za schodami walały się zakurzone książki. Dziewczyna podeszła do stosu. Szybko zorientowała się, że były to zwykłe albumy. Otworzyła pierwszy z nich. Na buro-czerwonej okładce malowały się złote cyfry 1877-1880. Na zdjęciach gościła babcia Helen. Koło niej stał dobrze zbudowany mężczyzna o śmiesznych, krzaczastych wąsach. To był Judd, ówczesny sołtys. Jakim cudem? Pomyślała, przecierając łzy. Na tych ziemiach nikt tak naprawdę nie umiera. Przypomniała sobie to, co usłyszała od Matta. Głosem wyobraźni dopowiedziała, bo albo się tu ginie, albo żyje wiecznie. Najwyraźniej musieli ofiarować demonowi coś, co było dla nich naprawdę ważne. Tak bardzo, że podarował im życie wieczne. Teraz Natalia doskonale wiedziała, czemu tu nigdy nie jeździły żadne karetki ani policja. Bo jeśli wjechało się na tę ziemię, to albo się ginęło, albo żyło wiecznie. To dlaczego mi, Mattowi, Jacobowi i reszcie nic nie było? Pomyślała. Niedaleko za Caroline walało się kolejne ciało. Natalia nie znała tej dziewczyny. Złapała za kamień i skierowała się po schodach na górę. Uniosła wysoko ręce, zagryzając wargi. Cios. Kamień z brzękiem uderzył o klamkę, ta odskoczyła i pomknęła w sam głąb piwnicy. Natalia kopnęła w drzwi.
zawiasy nie wytrzymały. Weszła do mieszkania i z determinacją w oczach zaczęła szukać babci Helen. Wiedziała, że ma mało czasu. Skierowała się do kuchni, lecz tam jej nie było. Tak samo jak na górze. Nagle wpadła do salonu. Zacisnęła pięść na kamieniu. W rogu pomieszczenia stała postać odziana w czarną szatę, zakładająca na dłoń gumowe rękawiczki. Jej twarz przysłaniała maska doktora Plagi. Babciu, dlaczego zabiłaś Caroline? Postać nie odpowiedziała. Chwyciła za ostry nóż i uniosła go wysoko nad głowę. Tak jakby w akcie litości była całkowicie bezwzględna. Natalie postawiła nogę do tyłu i już miała przymierzyć się do ataku. Lecz postać była o wiele szybsza. Rzuciła się na dziewczynę i grzmotnęła nią o ziemię. Natalie przygotowała się na najgorsze. Kobieta była bezwzględna. Na chwilę opuściła ręce, aby poprawić maskę. Natalie bez zastanowienia wykorzystała sytuację. Złapała Helen za rękę, pociągnęła w swoją stronę, a następnie uderzyła w kość ramienną. Coś głucho chrupnęło. Helen zawyła z bólu i odwróciła głowę do tyłu. Natalie ledwie wygrzebała się spod jej nóg i uderzyła prosto w maskę. Babciu, nie chcę tego robić, ale jestem do tego zmuszona. Helen wściekle zawyła. Przerzuciła nóż do drugiej ręki i z impetem pobiegła w stronę Natalie. Dziewczyna wygięła się i uniknęła jej ciosu, uderzając łokciem w plecy. Helen zatoczyła się po podłodze i upadła pod parapet koło grzejnika. Jesteście potworami, nie ludźmi. Helen uśmiechnęła się pod maską. Czas naglił. Musiała pozbyć się dziewczyny. Coś ją jednak przed tym powstrzymywało. Nie mogła się zmusić, aby wtopić w nią swe ostrze. Przez chwilę zastanawiała się, czy jest inne wyjście, ale żadnego na dobrą sprawę nie było. Strzał. Huk rozległ się w całym mieszkaniu. Helen upadła na ziemię, uderzając twarzą o podłogę. Natalie uniosła wzrok. Helen leżała koło niej. Z dziury na jej plecach wypływała na podłogę krew. Dziewczyna wiedziała, że ktoś oddał strzał w stronę babci, ale nie mogła namierzyć tej osoby. Niespodziewanie jej wzrok napotkał dziadka Andrew, który w prawej dłoni ściskał swoją dubeltówkę. Wszystko w porządku. Jestem przy tobie. 20 sierpnia, godzina 21. Rzadkim było, aby kiedykolwiek Helen się spóźniała. A przecież było już wszystko gotowe. Mgła zdążyła pokryć już całą wioskę. Księżyc wschodził. Ogień zaczął syczeć. Brakowało tylko ostatniego członka kruków. Judd ścisnął ostrze sierpa. Czuł, że coś jest nie tak. Nie sam fakt, że nie było Helen, a po prostu demoniczna aura, która przez setki lat spowijała wioskę, po prostu zniknęła. Choć to też było za mocne słowo. Po prostu coś ją przyćmiło. Judd spojrzał na swojego syna Josepha. Nikt z nich nie pamiętał dnia, kiedy poczuli świeże powietrze, a nie smród padliny i przytłoczenia. Judd splunął na ziemię. Rzucił spojrzenie na Miriam. Kobieta gotowa była już na przywiązanie do stosu, gdy nagle aura całkowicie zniknęła. Sołtys, Joseph i kobieta nie wyczuli tego, co przez kilkanaście lat im towarzyszyło. Aura zapadła się pod ziemię, a to znaczyło, że było już za późno. Symbol przywołania rozmył się w powietrzu. Uważaj! Warknął nagle Judd w stronę Josepha. Mężczyzna błyskawicznie odwrócił się za siebie. Zza gęstej mgły wyskoczył Joe, celując siekierą w stronę Josepha.
Mężczyzna zasłonił się ręką, przez którą ostrze broni przeszło niczym przez masło. Krew bryznęła na twarz sołtysa. Z przerażeniem obserwował przebieg sytuacji. Joseph zamachnął się tasakiem, który ciągle miał w drugiej ręce. Joe uniknął ataku, lecz otrzymał 3 mocne ciosy w brzuch. Tocząc się przez trawę, Chad podtrzymał go nogą, przykładając sierp prosto pod gardło. Co zrobiłeś? Joe nie odpowiedział. Mów, co zrobiłeś, albo zarżnę cię jak świnie. Chad nie pamiętał, aby ktokolwiek przeszkodził mu w odprawianiu corocznego rytuału. Wciąż pamiętał pakt z 1752 roku. To właśnie wtedy narodził się jego syn, a pierwsza żona zmarła przy porodzie. Zdesperowany mężczyzna chciał za wszelką cenę przywrócić ją do życia, lecz nic z tego. Postanowił więc, że zawrze pakt z siłą nadprzyrodzoną, aby nikt inny nigdy tak nie cierpiał jak on sam. Demon zwał się Veyronem. Postawił mężczyźnie kilka prostych warunków. Zażądał, aby co roku składali mu ofiarę. Karmili go ludzką energią. Poza tym zażądał własnego kultu, a w zamian ofiarował im życie wieczne. Aby Veyron mógł przebywać w wiosce raz na dobre, Jad ofiarował mu swojego syna jako jego nosiciela. Ba, aby siła była jeszcze większa, sprytnie stworzył kilkanaście kamiennych posągów, przedstawiających poszczególne demony według wielu legend braci Veyrona. Teraz, gdy pomyślał, że to wszystko ma lec w gruzach, czuł ogromną złość. Nic nie zrobiłem, odparł Joe. Jad bez zastanowienia przejechał sierpem po jego gardle. Te sukinsyny zniszczyły pomniki. Zabić ich wszystkich. Zajebać jak psy. Joseph zacisnął dłoń na tasaku. Miriam jednak przecząco pokręciła głową. Jad podszedł w jej stronę i otarł spływające po policzkach łzy. W tym roku w ofierze złożymy całą wioskę. Miriam lekko kiwnęła głową. A my powrócimy do dawnego życia. Jad odwrócił się napięcie i jednym ruchem pchnął kobietę w stronę ognia. Miriam wpadła do czeluści płomieni. Widziała, jak jej skóra przemienia się w pękające bąble. Żegnaj, Miriam. Stoczyłaś się na złą stronę. Rzekł Jad, odchodząc w stronę domu, gdzie przebywały wnuki Helen. 20 sierpnia, 22.15. Kiedy Matt, Jacob i Lucas wpadli do mieszkania, Andrew poinformował ich, że babcia leży martwa w salonie. Ku ich zdziwieniu nie było tam nikogo. Babcia Helen rozpłynęła się w powietrzu i mogła być tak naprawdę wszędzie. Największym problemem był Jad i jego syn. Nikt nie wiedział, gdzie dokładnie się znajdują, dlatego Andrew zamknął dom na kilka spustów. Następnie otworzył drzwi od sypialni, gdzie na łóżku leżała Natalie. Ciężko dyszała. Czoło zroszone miała potem. Twarz zmizerniałą i bladą jak płótno. Przy niej zaś siedział Matt, Jacob i Lucas. Liczyli, że Joe albo Henry podołali zadaniom i zamordowali nosiciela. Lecz nic się na to nie zanosiło. Andrew przełknął głośno ślinę, gdy zauważył krew na podłodze w kuchni. Mimo, że chwilę wcześniej było tam zupełnie czysto. Gotowy był na atak z każdej strony. Gotowy był poczuć ból i umrzeć w męczarniach, byleby jego wnuki jakoś ocalały. Podłoga zaskrzypiała. Andrew stanął w miejscu. Przeładował broń i powoli się odwrócił. Pusto. Nikogo za nim nie było. Odwrócił się ponownie, gdy niespodziewanie oniemiał na widok stojącej w łazience Helen. Stała w bezruchu, wpatrując się w lustro, jakby zastanawiała się nad samą sobą, czy przez ten cały czas dobrze postępowała. Andrew wycelował w jej stronę. Kobieta odwróciła głowę i zgięła się, mknąc jak sarenka po podłodze.
Mężczyzna nie zdążył za jej ruchami. Przyjął cios prosto w brzuch, a następnie kopniaka w kolano. Helen złapała go za plecy i przygniotła nogą, pomału się po nim wspinając. Bez zastanowienia wziął zamach i przyłożył kobiecie z całej siły w twarz z tylnej części dubeltówki. Następnie przekręcił się, przystawiając broń do jej brody. Chciał nacisnąć spust, ale coś go przed tym zatrzymało. Helen wpatrywała się w Andrew bez ruchu. Ściągnęła kruczą maskę, odsłaniając opuchnięte od płaczu oczy. Chciałabym wrócić do tamtych czasów, Andrew. Nie widzieliśmy świata poza nimi. Również chciałbym do nich wrócić. Chciałabym, abyśmy to wszystko rzucili i o wszystkim zapomnieli. Ja również bym tego chciał. Helen lekko się uśmiechnęła. Strzał. Jej głowa w jednej chwili zamieniła się w mięsną papkę. Eksplodowała niczym granat. Przepraszam. Po chwili wstał i skierował się prosto na górę. Wszedł do sypialni i powiedział, że nie ma już żadnego zagrożenia. Ale to byłoby zbyt piękne. Wciąż istniało. Pozostał Judd i jego syn. Odpuśćmy sobie. Po prostu stąd wyjedźmy. Mówiła zmęczona Natalie. Nie. Zemszczę się za Evelyn. Odparł Matt. Nagle w domu rozległ się trzask. Coś się stłukło i rozleciało na miliony kawałeczków. Andrew przeładował broń i wycelował w tamtą stronę. Powolnym krokiem zszedł na dół. Zauważył, że drzwi były wyważone. Pomyślał, że do środka wdarł się Judd. Szybkim krokiem zawrócił do sypialni, gdzie zabarykadował drzwi. Rzucił spojrzenie na balkon, jedyną drogę ucieczki. Uciekamy! Nie! Musimy ich zabić, dziadku! Nie dyskutujcie ze mną! Uciekamy! 20 sierpnia, godzina 23:25. Dom spowijały płomienie. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat na miejscu pojawiła się policja. Karen uspokajała płaczącego na jej ramionach Tobiego. A Nina, niczego nieświadoma, podrzucała piłeczkę. Sofia z ogromnym zaintrygowaniem obserwowała zawalający się dom, a Henry i Lucas uścisnęli się wzajemnie, obiecując sobie, że na zawsze opuszczą tę wioskę. Dziadek Andrew sprytnie to rozegrał, niestety stawką swojego życia. Kiedy wypchnął dzieci na zewnątrz, rozkazał im podpalić dom z podpałek, które znajdowały się w jego garażu. Następnie zszedł na dół, gdzie zastał buszującego Judda i jego syna. Podobno rozpoczęła się strzelanina. Ciało Judda, które jako jedyne udało się wynieść ze środka, przebite było kulami w kilku różnych miejscach. O jego synu nic nie było wiadomo. Jego ciało, zarówno jak i dziadka, nie odnaleziono. Nawet kilka dni później, kiedy po pięknym domku pozostały same ruiny. Krążą plotki, że oboje zdołali uciec piwnicą, która prowadziła do studni, lecz te również przebadano. Jak się okazało, znajdowały się tam szkielety i ciała ponad 3000 osób. Od kilkuset lat magazynował je tam Judd. Przebadano również inne mieszkania. W jednym z nich odnaleziono ciało Barbary. Matt, Jacob i Natalie spochmurnieli, kiedy usłyszeli o jej śmierci. Lecz najbardziej dobitną była śmierć Caroline. Dzięki Bogu ta historia kończy się happy endem. Matt, Jacob i Natalie na zawsze opuścili wioskę. Karen, jej dzieciaki i Sofia zamieszkały razem w innej pobliskiej osadzie. Lucas i Henry wyprowadzili się nad morze. Wieszcza została opuszczona raz na zawsze. Stała się miejscem dla miłośników urbeksów i innych łowców przygód. Niestety, nie wszystko doczekało się wyjaśnienia, co było trochę przykre. Na przykład tajemnicza zjawa w studni, zjawisko zielonej mgły.
a także stuprocentowa pewność, że Veyron raz na zawsze został wypędzony. Ale fani teorii spiskowych sami mogli znaleźć sobie odpowiedź. Zwłaszcza, kiedy według naocznych świadków do tej pory po wsi rozchodzą się niepokojące szepty, czyjeś kroki i krzyki, a także pojawiające się znikąd na ścianach napisy „Kruki”. Scenariusz Mateusz Górski. Czytał Jakub Rutka.